Ej, patrzcie na Majora. Kończy 7 lat. Najlepszego piesku. I zachowuje się dalej, jakby miał 7 miesięcy. Ale dostał prezent. No takiego mu nie mogłem kupić. Śnieg. Oj, jego ulubiony śnieg. Papaj. Urodzinowe śnieżki dla Majora. Źródło wielu tysięcy, a nawet milionów kulek. Ty mój piesku, 7 lat. Albo 7 miesięcy. Patrzcie na tą psią radość. On nie wygląda jak piesek, który ma 7 lat. Nie trzeba wiele Majorowi, dajcie mu tylko śnieg. Skrzyczne! Major, mój urodzinowy piesku, łapaj! Tak jest! Dostał prezent prosto z góry. Dobry Major. Dobrze, że się urodziłeś 24 listopada. Jest duża szansa, że śnieg może się pojawić. Ale to chyba jego pierwsze urodziny ze śniegiem. W takiej trochę większej ilości, ale tylko trochę. Patyk. Śnieżko! Dobrze. Dawaj. Mrożonego patyka. Oj ty piesku! Dobrze, jest sobie w zwolnionym tempie pooglądasz, jak Major skacze za tymi śnieżkami. Siedem lat! A więc urodził się w listopadzie, ale ja przywiozłem go do domu na początku lutego. Hej! Dobrze! Lata treningów w łapaniu różnych obiektów i śnieżek. Piłek patyków. Najlepszego piesku. A, tego szukałeś. Oczywiście, patyk. Patyk. Mar ma dużo piłek, aż za dużo. Nową budę dostał. Kiedy to było? 2 lata temu chyba. Ale śnieg. No tego nie da się tak łatwo kupić. Się ciesz. Majer się pyta, co to znaczy starzeć się. Tyle górskich szlaków przeszedł. Tyle lasów odwiedził. Tyle dzikich zwierząt widział. Tyle śnieżek łapał, piłek i patyków. Oby co najmniej drugie tyle. Drugie. 2 razy.
urodzinowe chillowanie podczas gryzienia patyka. Teraz patyk najważniejszy. Jego pierwsza zabawka, patyk. Gdy miał te 2-3 miesiące, to chodziliśmy tu najczęściej. Dalej tu chodzimy. I Majer dalej pamięta, że tu jest zabawa z patykami i śnieżkami. To wszystkiego najlepszego dla Majora. Tak, tak, tak. Jemu nie potrzeba jakiejś wypasionej domowej imprezy urodzinowej. To jest dla niego najlepsza impreza. Na łonie natury i jeszcze śnieg do tego. Więc w imieniu Majora dziękuję wszystkim za życzenia w komentarzach i nie tylko. Dzięki za obejrzenie. I oby przez następne 7 lat. Na razie.